Cześć, witajcie na kanale Miło Pomysłów na Minutę. Cześć, rozpadało się, słuchajcie, to nawet Roman jakiś taki dzisiaj bez energii. Tak, no pogoda nas troszeczkę zaskoczyła, mieliśmy troszkę inne plany, ale niestety... Częściowo też związane z Dłuta.pl. Oczywiście. Z racji, słuchajcie, jubileuszu 15-lecia istnienia sklepu Dłuta.pl została ogłoszona zabawa. Tak, między różnymi kanałami. Które już kanały, które biorą z nami udział, są to kanały, które widzieliście już wcześniej, które brały udział w kooperacji świątecznej. Właśnie świątecznej. Te same kanały biorą udział także w tym wyzwaniu, w tym zadaniu. A polega ono na tym, żeby wykonać coś z drewna przy użyciu tylko i wyłącznie narzędzi ręcznych. Tak, zapraszam. Jak widzicie u nas na stole, z daleka jak to widać, to troszkę takich patyków. To są, to jest drewno, słuchajcie, wyrzucone przez morze, obrobione przez piasek zarówno w wodzie, jak i później na brzegu. I są to różne kawałki drewna w różnych kształtach. Przyjechało prosto z morza, tak, z nadmorza. Zbierane w łebie. Tak. To możemy śmiało powiedzieć, ponieważ nie grzeszymy narzędziami ręcznymi, bo zasób naszych narzędzi ręcznych jest bardzo skromniutki. Oczywiście. Nie ma się co oszukiwać. Do wykonania całości projektu będziemy używać piły japońskiej, znaczy piły typu japońskiego, bo to nie jest typowa piła japońska. Papieru ściernego o różnej grubości. Tak jest. Mamy też nożyk. I komplet dłut. Postaramy się skorzystać tylko i wyłącznie z tego, co przed chwilką Wam zaprezentowaliśmy. Oprócz tego jeszcze mamy takie małe, to też zobaczycie. Przywieźliśmy małe kawałki bursztynu. Tak, którymi będziemy też, można to tak nazwać, dekorować. Tak jest, z tym, że z racji tego, że ma być to wykorzystane, mamy to wszystko zrobić ręcznie. Więc bursztyn będzie po prostu przyczepiony na zasadzie as is, czyli taki, jaki został znaleziony bezpośrednio na plaży. Nie będzie w żaden sposób przez nas obrabiany, bo nie mamy narzędzi ręcznych do jego obróbki. Tak, do jego obróbki. Zgadza się. A nie wolno nam używać. No nie można. Dzisiaj zaczniemy. Mam nadzieję, że jutro skończymy. Oprócz tego dowiercenia otworów pod bigle i pod wszystkie inne tam historie użyjemy małej wiertareczki ręcznej, którą zobaczycie pewnie jak będziemy wiercić. Mamy taką fajną wiertarkę ręczną z głębokiego PRL-u, która służyła w oryginale do wiercenia płytek pod układy scalone. Czyli jak chciało się zamontować jakiś element, to trzeba było zrobić otwory. Tak, to będzie praktycznie jedno takie narzędzie, z którego no, musimy skorzystać, aby wywiercić po prostu w niektórych elementach otwory. Ale jest na korkę, więc nie musimy. Więc nie będzie podłączane, nie jest to narzędzie elektryczne, tylko narzędzie ręczne. Tak. Jeszcze jedna rzecz, co będziemy robić? Będziemy robić, postaramy się zrobić dwa komplety kolczyków. Tak jest. I dwa komplety, jakby to tak fachowo nazwać, wisiorków. Tak, zawieszek, tak. Nie wiemy jak to po kobiecemu akurat wychodzi konkretna, można wypowiedzieć konkretną nazwę. To wiedzą tylko i wyłącznie kobiety. My będziemy osobami, które postarają się wykonać to wszystko. Mamy nadzieję, że to co zrobimy będzie uznane za dobry pomysł i dobre wykonanie. To co? Bierzemy się do roboty. Zapraszamy.
zmianę wystroju. Posprzątaliśmy, wszystko jest poolejowane, podobieraliśmy bursztynę. Roman pracuje nad tym, nad wiertarką i będziemy działać dalej. No, te otwory we wszystkim mamy nawiercone. Myśl techniczna radzieckich inżynierów wykonana. Tak. Wraca do lamusa. Teraz tak. Tutaj przy pomocy to są takie gotowe druciki z oczkiem, które się normalnie wykorzystuje do robienia biżuterii. I przy pomocy tych drucików zrobimy sobie zawieszki i zrobimy to na zasadzie takiej, myślę, to sobie obetniemy. Obetniemy, ściągniemy bocianami, byśmy mieli ładne oczko, które nie będzie nam o nic zawadzać. I założymy sobie bigla. Kolczyk mamy wstępnie wykonany, on się będzie układał z tej strony, w związku z tym z tej strony wyląduje bursztyn. To będzie wyglądało tak, a tu musimy rozwiercić otwór pod rzemyk. Ponieważ nie wolno nam używać elektronarzędzi, więc będziemy używać wiertła ręcznie. Zwana wiertarka ręczna. I otworek pod rzemyk gotowy.
Tak wygląda nasz projekt finalny. Wszystko czeka teraz na wyschnięcie. Dwa zestawy kolczyków i dwa wisiorki. Jak widzieliście, było troszkę zabawy. No, szczerze, użyliśmy tak, z narzędzi ręcznych, które użyliśmy, to nasza ręczna mała wiertareczka. Tak jest, do wierceń precyzyjnych. Także użyliśmy małych szczypiec. Typu bocian, tak zwany, tak. Żebyśmy mogli zagiąć drucik. Obcinaczki, żebyśmy mogli skrócić. Tak. To była wiertarka do większego wiertła. Oprócz tego użyliśmy jeszcze dwóch, bawiliśmy się dwoma małymi piłkami. Jedną używał Jacek, drugą używałem ja. No i dłuta, a właściwie z tego kompletu nożyk snycerski. Tak, którym się bardzo fajnie pracuje. No trzeba też uważać, bo naprawdę są bardzo ostre. Praca wymaga naprawdę precyzji i powolnego. Jeżeli obrabiamy cokolwiek, to naprawdę trzeba powoli robić, bo nożyk jest naprawdę bardzo ostry. Tyle. Większego zestawu nie mieliśmy, stąd jakby wykonaliśmy projekt taki, jaki wykonaliśmy. Myślę, że zmieściliśmy się w 100%, bo jest tak wykonane z drewna. No i z bursztynu, który jest produktem drewnopodobnym. Tak. Oczywiście. Wykonane w 100% ręcznie, wykonane w 100% przez nas. Więc myślę, że mamy nadzieję, że dziewczynom się spodoba. To jest część tego zestawu, który od kooperacji wędruje do sklepu dłuta.pl. My dziewczyny pozdrawiamy, życzymy kolejnych 15 lat. Oczywiście. Obyście dalej działały. Życzymy wam tego z całego serca. A my kończymy, słuchajcie. Lecimy dalej, bo jeszcze masa pracy przed nami. Zapraszamy was do obejrzenia pozostałych filmów kooperacyjnych, do których linki znajdziecie pod tym filmem. Tak jest, bo tam chłopaki, dziewczyny, z tego co wiem, coś tam powoli szykują. Też działają. Tak jest. Zapraszamy was na Facebooka, Instagrama, Twittera. Na nasze vlogi, live'y, które są co niedzielę. Vlogi, które wcześniej powiedzieliśmy, wpadają w środku tygodnia. Tak. Tak, zupełnie z partyzanta. Na nasze grupy, gdzie się tam pojawiamy. Tak, coraz więcej tam również się dzieje. A my na dzisiaj kończymy. Zbieramy się, pozdrawiamy was serdecznie, zachęcamy do zasubskrybowania kanału, do zostawienia łapeczki w górę. I widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Hej. Cześć.